Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu bramkarzowi z polskiej ligi. Dzisiaj o Filipie Bednarku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo lecimy po 1000 subów do końca roku. Mam nadzieję, że się to uda. Dzisiejszy filmik dedykuję Kacprowi Barańskiemu. Zaczynajmy! Filip Bednarek urodził się 26 września 1992 roku w Słupcy. Jest pierwszym synem Daniela i Beaty. Rodzice Filipa skończyli AWF, a matka była nauczycielką WF-u. Młodszym bratem Filipa jest grający obecnie w Southampton Jan, którego zapewne wszyscy kojarzymy. Bracia rozpoczynali swoją przygodę z piłką w polu. Później Filip został bramkarzem. Jego pierwszym klubem był Sokół Kleczew. Dołączył tam w wieku 7 lat. W 2007 roku przeszedł do Amiki Wronki. Występował tam przez rok. Gdy miał 15 lat, wyjechał do Holandii, aby tam grać w zespole FC Twente. Przez 4 lata przebywał tam w rodzinie zastępczej, gdzie oprócz niego mieszkało jeszcze dwoje dzieci z południowej Afryki. W tym czasie występował w reprezentacji Polski do lat 17, 18 i 19. W 2011 roku rozpoczął seniorską karierę. 6 grudnia 2012 roku zadebiutował w Twente w meczu Ligi Europy przeciwko Helsingborgs IF. W latach 2013-2015 rozegrał 31 spotkań w barwach drużyny Young FC Twente. W seniorskiej drużynie tego klubu więcej nie zagrał. W 2014 roku wystąpił w kadrze do lat 21. 5 lipca 2015 roku został zawodnikiem FC Utrecht. 22 września zagrał po raz pierwszy w barwach tego klubu. Przez rok rozegrał tam 9 spotkań. 19 lipca 2016 tego roku przeszedł do De Graafschap. Tam występował przez kolejne 2 lata. W tym czasie rozegrał 80 spotkań. 19 lipca 2018 roku został graczem SC Heerenveen. Prawonożny bramkarz po raz pierwszy wystąpił w barwach tego klubu dopiero 2 lutego 2020 roku. Później udało mu się zagrać w tym zespole jeszcze 5 razy. 5 czerwca 2020 roku przeszedł do Lecha Poznań. Z tym klubem wystąpił w Lidze Europy. Narzeczoną Bednarka jest Kylie Jones, z którą ma dwoje dzieci. Na którym miejscu Lech zakończy obecny sezon? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zasubskrybujcie koniecznie kanał i zostawcie łapkę w górę. Udostępnijcie ten filmik także swoim znajomym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć i piona!